Dobry wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Dziś wiele ciekawych tematów. Z nami pan Kamil Rybikowski, Związek Inicjatyw Biznesowych. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. A z panem Kamilem szczególnie skupimy się oto na tych tematach. Polski profesor zarabia 7 tysięcy złotych brutto, czeski 14 tysięcy, a słowacki 17 tysięcy. We Francji i Niemczech od 30 do 40 tysięcy złotych. Najwyższy czas, by podwyższyć pensje pracowników wyższych uczelni. Po 2004 roku kilkanaście tysięcy polskich lekarzy wyjechało za granicę do pracy. Rząd otwiera kolejne wydziały lekarskie i zwiększa liczbę absolwentów. Nie wszystkim się to podoba. Od poniedziałku importerzy spoza Unii Europejskiej sprowadzający towary z zawartością żelaza, stali, cementu, aluminium, nawozów, wodoru będą musieli zgłaszać udział gazów cieplarnianych w cyklu produkcyjnym. To na razie tylko faza testowa programu, ale już Brazylia i RPA oskarżyły Unię Europejską o dyskryminację. Indie zapowiadają własny podatek od emisji dwutlenku węgla, który ma obniżyć konkurencyjność europejskich produktów. Ukraina wycofa skargę do Światowej Organizacji Handlu dotyczącą trzech krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, tylko pod warunkiem uzyskania gwarancji, że w przyszłości nie będzie żadnych ograniczeń w eksporcie zbóż. Takie warunki Polakom postawił wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka. Panie Kamilu, może rozpocznijmy od pierwszego dnia testów nowego podatku granicznego. Na razie to wszystko w sferze deklaratywnej, pewnie wiele firm będzie się tego uczyło. To wszystko w ramach zielonej rewolucji. Niektórzy mówią ładu, ale raczej jest to rewolucja. Teraz każde sprowadzane dobro z zagranicy będzie miało już ślad węglowy. A docelowo o co chodzi z tym śladem węglowym, panie komisarzu? Oczywiście jest to pewna konsekwencja ogólnie polityki unijnej, która ma ograniczać emisję, która ma jakby wpływać na zmiany klimatyczne. No i oczywiście wydaje się, że jest to dosyć konsekwentna zmiana w stosunku do właśnie tych, jeśli biorąc pod uwagę politykę unijną, bo trudno, żeby Unia Europejska jednocześnie wprowadzając jednak przepisy mocno ograniczające tą tak zwaną nieczystą energię, jakby zezwalała na to, że będzie można produkty wysokoemisyjne. Ale to zezwalała, to tak się cofamy 200-300 lat do przodu, kiedy ten francuski cesarz czy niemiecki kanclerz rządził Afryką, Azją czy innymi częściami globu. Chyba ten czas już minął. Oczywiście tutaj ci, którzy wprowadzają te regulacje, powiedzą, że oczywiście, że przecież nie zabraniają sprowadzania, tylko nakładają na nie. Czyli po prostu takie dobra z zagranicy będą zwyczajnie droższe. Pomysł jest taki, żeby doliczać ten podatek węglowy do wszystkiego. Na razie jesteśmy proporcjonalnie w fazie testów, do różnicy śladu węglowego w stosunku do tych norm unijnych, tak? To znaczy, bo to będą produkty, gdzie te przy produkcji te wyśrubowane przepisy unijne, ich nie obowiązują, bo to są produkty poza Unii Europejskiej, ale jeśli one są jakby wysokoemisyjne, to wtedy trzeba będzie tą różnicę zapłacić właśnie w podatku. Ta zielona rewolucja oczywiście łapie przeszkody po drodze. Niemiecki kanclerz Olaf Scholz powiedział, że Niemcy na razie nie będą przestrzegały tych założeń, jeśli chodzi o budownictwo, bo i na budownictwo miało być nałożone zielone certyfikaty, tak żeby ludzie ocieplali te budynki, ale koszt jest tak duży, że przy tym, co dzieje się na niemieckim rynku, a warto też pamiętać, że każda bańka na rynku nieruchomości się kończy, bo w Niemczech rok do roku ceny spadły o 10%, i Olaf Scholz zatrzymuje zieloną rewolucję w budownictwie, zresztą nie tylko on. Te same obiekcje ma pani Meloni czy pan Macron, więc jak to jest z tym zieloną rewolucją, że nagle jak przychodzi do realizacji, wszyscy się wycofują? Ona po prostu bardzo dużo kosztuje. Wiadomo, że politycy także muszą mieć gdzieś ten element ekonomiczny na swoim po przykładzie, bo przecież także rywalizują później w wyborach i jeśli konsumenci zbyt mocno odczują wprowadzenie takich programów jak Zielony Ład, to zaczynają jakby zastanawiać się, co jest tego
co jest tego przyczyną. No a trudno tutaj nie znaleźć pewnej korelacji między zwiększeniem cen produktów, a tymi przepisami dotyczącymi właśnie zielonej... Między sondażami wyborczymi, które w Niemczech akurat ludziom pracującym 25-60 lat w tej grupie przywodzi AfD już obecnie. Wyborcy pracujący wybierają coś skrajnie politycznego, bo liczą na to, że dzięki temu w Niemczech się sytuacja zmieni. Tak, no to stąd do tego politycy gdzieś lawirują. Z jednej strony jak oczywiście dalej mamy ten dominujący pogląd dotyczący właśnie zielonej energii, no a z drugiej strony, gdy już wchodzimy do realizacji jego w praktyce i mamy już decyzje, które mogłyby nadszarpnąć interes, no to zaczynają się pewne uniki, pewne plany przejściowe, no bo już jest jakby trudniej, aby je wprowadzić w życie. No może przenieśmy się do naszego kraju. W związku z tym, że mamy liczne podwyżki w licznych sektorach, podwyżkę pensji minimalnej, nauczyciele akademiccy, ci młodzi zaczęli domagać się podwyżek i prawdę mówiąc ja osobiście popieram podwyżki w szkolnictwie wyższym z tego względu, że u nas podstawowa pensja profesora to 7 tysięcy złotych brutto, ale w Czechach 14 tysięcy, na Słowacji 17 tysięcy złotych w przeliczeniu, pobijając oczywiście Europę Zachodnią, gdzie to jest 30-40 tysięcy, jeśli chodzi o profesorów uczelnianych. Skąd te rozbieżności, jeśli chodzi o Europę Środkową? No mamy prostą sytuację, to znaczy jakby mamy nierównomierny wzrost dobrobytu. To znaczy Polska oczywiście od wielu lat rozwija się, średnia płaca rośnie, ludziom co do zasady żyje się lepiej. Ale to nie jest wzrost równomierny. Są takie sektory gospodarki, w dużej mierze sektor prywatny, gdzie faktycznie systematycznie płace rosną. Mamy do czynienia z rynkiem pracownika i tak dalej. Mamy jednak sektor publiczny, który też nie jest, że tak powiem, jednolity, bo są miejsca w sektorze publicznym, gdzie jest lepiej pod kątem wynagrodzeniowym. No akurat szkolnictwo wyższe wydaje się takim trochę, może nie zapomnianym całkowicie, ale jednak no na pewno nie nadąża, jeśli chodzi o ten wzrost płac w tej dziedzinie. No i to oczywiście prowadzi do dużej frustracji tych ludzi. No są to ludzie wykształceni, którzy dalej są się kształcić, no bo są ludźmi nauki. Chociaż trzeba też pamiętać, że tu bardzo ważnym problemem są też wynagrodzenia nawet nie samej kadry akademickiej, ale pracowników, czyli tych przysłowiowych pań w dziekanacie, osób z administracji. Tutaj w przeciwieństwie do kadry naukowej te ich wynagrodzenia już są ustalane stricte przez władze uczelni i tu także, krótko mówiąc, różowo nie jest, bo także uczelnie no, szukają... Ciężko by było, żeby pani z dziekanatu zarabiała więcej niż profesor, można powiedzieć, więc... No, jeśli mamy niskie zarobki profesorów, no to zawsze występuje to takie spadanie do dołu, to znaczy no, nikt nie może zarabiać więcej niż najstarsi profesorowie, stąd ogólnie mamy problem no, niskich płac w tego typu dziedzinach. Ja tylko uważam, że jakby uznając oczywiście sensowność wielu tych postulatów płacowych, że zawsze trzeba unikać takiego tylko prostego dosypywania pieniędzy. Należałoby się zastanowić nad jakby całkowitą reformą struktur. No, była taka próba podjęta przez dobrą zmianę jeszcze Jarosław Gowin, ale niestety nie wyszło mu. On po prostu zwyczajnie wycofał się z tego, żeby spłaszczyć strukturę, zostawić tylko tytuł doktora i w ten sposób zmienić polską uczelnię na modłę tego, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej i Finlandii, ale temat zaginął, można powiedzieć. Tak, to jest wiele problemów. Chociażby no to, że jakby dalej polskie uczelnie muszą być tak naprawdę dofinansowane tylko i wyłącznie z pieniędzy podatnika. Niestety w dalszym ciągu, chociaż to niby skala rośnie, ale to dalej jest bardzo niewielka, jest ona bardzo niewielka, taka te projektów badań i rozwoju, czy finansowania jakoś uczelni przez biznes. W dalszym ciągu jest to na naszym poziomie niewystarczające, więc no jest niestety problem
problem tego deficytu finansowania. Jeszcze dochodzi do tego niż demograficzny, czyli z automatu łatwiej się dostać na studia dzienne. Będzie się zmniejszać także liczba studentów zaocznych, wieczorowych, którzy to no, generują jakieś przychody dla uczelni. No więc no, pomimo tego, że mamy faktycznie kilka lat od wejścia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, która też jest takim trochę specyficzną sytuacją, bo ona i tak w toku prac została dosyć mocno złagodzona, powiedzmy, jeśli chodzi o ten jej reformatorskie podejście. No a dzisiaj, biorąc pod uwagę, że jej główny autor już jest poza rządem, no to ma też można odnieść wrażenie, że jakby kierownictwem resortu nauki no gdzieś zarządzają ludzie, którzy mieli dość sceptyczne podejście do tej reformy, czyli mamy przepisy, za które teraz odpowiadają ludzie, którzy nie byli jej wielkimi zwolennikami. Ale dlaczego polscy politycy, wiedząc jednak, że na uczelniach wyższych pracuje elita, może nie wszyscy nauczyciele akademicy to polska elita, ale ogólnie tak się uznaje, że dlaczego oni w jakiś sposób idą w wybory i nie próbują zmienić, a to wcale by tak dużo ostatecznie nie kosztowało? No jest oczywiście teraz kwestia tego, kto i gdzie ma tutaj potencjał w elektoracie. Dalej jakby pracownicy uczelni wyższych po pierwsze nie stanowią jakby w świetle wszystkich wyborców jakiejś bardzo dużej grupy, no ale też nie da się ukryć, że no wydaje mi się, że nie jest to baza elektoratu partii dzisiaj rządzącej. Ona szuka poparcia gdzie indziej i tam faktycznie większy zasób środków ludzi. Można zawsze zmienić zdanie, idą za 2 tygodnie wybory, więc może jeszcze coś takiego usłyszymy, ale przenieśmy się do lekarzy. Lekarze z kolei, jeśli chodzi o zarobki, to zarabiają często, szczególnie ci wyspecjalizowani, jak w Stanach Zjednoczonych czy Europie. Jednak jest problem. Obecny rząd zaczął zwiększać liczbę wydziałów lekarskich, próbując zasypać dziurę, która powstała wskutek wyjazdu lekarzy za granicę, a wyjechało nam kilkanaście tysięcy lekarzy. I teraz już od kilku lat mamy zwiększoną liczbę absolwentów i to jest problem dla lekarzy, że nie będą już tacy jedyni, zawsze można powiedzieć, będą mieli pracę i wysokie zarobki, bo też butują się przeciwko przyjazdowi lekarzy z zagranicy, tutaj izba lekarska, ale ci młodzi absolwenci zaczynają się obawiać po prostu konkurencji i akurat zwiększenie liczby absolwentów to jest dobry ruch, patrząc na to, jakie są wymagania, jakie są, można powiedzieć, jak wygląda sytuacja w służbie zdrowia. No, troszeczkę nie mamy wyjścia, ponieważ no, poza tym, że jakby mamy do czynienia z emigracją tutaj lekarzy, no to przede wszystkim mamy do czynienia z procesem starzenia się społeczeństwa. A to będzie oznaczało, że ilość osób, które potrzebuje stałej opieki zdrowotnej, korzystania z systemu ochrony zdrowia, no wzrasta. No, co do zasady starsi ludzie mają więcej problemów ze zdrowiem niż młodzi, więc jeśli w populacji liczba starszych się zwiększy, to no te wydatki i jakby zapotrzebowanie na lekarzy, personel medyczny, bo teraz trzeba, podobnie jak w przypadku uczelni, trzeba zwrócić uwagę, że mamy jeszcze bardzo duży problem z pielęgniarkami, bo przeciętny wiek pielęgniarki w Polsce to się zbliża coraz bardziej do wieku emerytalnego kobiet. Tak, 61,5. Pamiętam te szokujące dane, które podała Naczelna Izba Położnych i Pielęgniarek. To jest naprawdę coś zatrważającego, że pielęgniarki żyją tak krótko, to z pewnością. Ale z czego to się bierze? Bo to jest właśnie bardzo ciekawe. Znaczy, no cóż, no, praca pielęgniarki na pewno jest pracą bardzo ciężką, a jednocześnie jakby dzisiaj no, rynek daje możliwość zarabiania podobnych pieniędzy w zawodzie jednak łatwiejszym. Tak? Znaczy, no, zawód pielęgniarki to jest bardzo często zawód no, polegający na tym, że trzeba tak naprawdę opiekować się ciężko chorymi pacjentami i wymaga bardzo dużo poświęcenia do tej pracy. No, a wydaje się, że w dalszym ciągu nie jest to zawód wynagradzany efektywnie do tego co się dzieje. Znaczy, żeby była jasność. Panie Kamilu, ale oczywiście, tak... oczywiście wzrost tych kierunków medycznych, bo to zarówno mamy zwiększenie
zwiększenie limitów na istniejące uczelnie medyczne, jak i także taki proces, że coraz więcej uczelni zakłada wydziały lekarskie. Oczywiście trzeba się, chociażby z tego, że coraz łatwiej będzie się dostać na studia medyczne, no to oczywiście trzeba się liczyć z tym, że jakość kadr w polskim systemie ochrony zdrowia może być nieco gorsza. No bo... Dlaczego? Dlaczego? Bo to faktycznie jest jeden z argumentów, który jest poruszany przez lekarzy buntujących się przeciwko temu. No krótko mówiąc, jeśli łatwiej się dostać na medycynę, no to im mniejsze wymogi, progi wejścia, czyli ktoś będzie zda gorzej maturę i tak dalej, i tak dalej. No, ale tam żeby była różnice jasność, o kilka punktów, żeby była jasność. Ja jakby uważam, że nie mamy po prostu wyjścia. To znaczy albo musimy zwiększyć liczbę lekarzy, a tak naprawdę powinniśmy zastosować jakiś miks, to znaczy z jednej strony no jakoś zmniejszyć ten eksodus lekarzy spoza Polski. I tu są oczywiście zawsze te propozycje jakiegoś odpłacenia się za studia, ale wiadomo, że no mają tutaj, zawsze tu są problemy konstytucyjne, no bo jednak mamy w konstytucji zapisane prawo do darmowej edukacji. Druga sprawa to jest oczywiście zwiększenie kierunków, zwiększenie właśnie tych liczb przyjętych i to się faktycznie dzieje. Trzecia, no to jest sprowadzanie lekarzy z zagranicy. Wydaje mi się, że żeby no ten polski system ochrony zdrowia mógł za kilka lat jeszcze normalnie funkcjonować, to trzeba będzie zastosować te trzy miksy. No i oczywiście no działać w taki sposób, żeby to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli ten wzrost jakby kierunków i możliwe obniżenie poziomu było jak najmniejsze albo niezauważalne po prostu, bo z taką małą ilością lekarzy, jeśli dalej byśmy byli bardzo tacy konserwatywni w podejściu do tego, że nie wiem, no tylko najlepsi kończą medycynę i to jest naprawdę elita elit, no to później pojawi się problem, że do takiego lekarza po prostu nie będzie się miało jak dostać. I to już nawet nie tylko w systemie państwowym, ale nawet w systemie prywatnym, bo po prostu te ceny wtedy dostępu do specjalisty będą coraz większe. Już są bardzo wysokie, jeśli chodzi o usługi prywatne i oczywiście kierunek, który zwiększa liczbę lekarzy, jest dobry dla wszystkich z wyłączeniem lekarzy i ich przyszłych dochodów. Znaczy, no myślę, że lekarze nie powinni martwić się. No niestety, nasza struktura wiekowa, przeciętny wiek długości życia będzie rosnąć, więc chorych nie będzie brakować. Nie będzie brakować, tym bardziej, że to osoby 60+, przebywają i kosztują polskiego podatnika 4 razy więcej niż osoby 0,60, jeśli chodzi o leczenie szpitalne i leczenie pielęgnacyjne. To obrazuje skalę problemu, który jest we wszystkich krajach tak zwanego zachodniego, starzejącego się świata. Dokładnie, więc myślę, że tutaj no, musi dojść do jakiejś refleksji ze strony władz lekarskich. One oczywiście powinny jakoś tam dbać o to, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą i jakoś dbać o to, żeby nie wiem, sprawdzać tych lekarzy, którzy tutaj przyjeżdżają, sprawdzać jakość tych nowych na przykład kierunków medycznych, no ale jakby nie można cofać tego procesu, bo to jest po prostu nieuchronne, żeby on musi być po prostu. Tutaj zakończymy część telewizyjną. Dziękuję panu za udział w programie. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. A państwa zainteresowanych rozmową zapraszam na dalszą część, która będzie dostępna na kanale YouTube Telewizja Republika. Tak jak spojrzymy na zbliżające się wybory, to w sumie mało słyszymy o programach gospodarczych. Teraz akurat dzisiaj mamy coś związanego z matematyką. Wszyscy kłócą się, czy było tylu demonstrantów, czy było mniej demonstrantów, chociaż oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, ale przejdźmy do programów gospodarczych. Jest pan zaskoczony, że tak mało słyszymy na ten temat? Zaskoczony nie jestem, chociaż rzeczywiście nad tym ubolewam. No cóż, niestety nie pierwszy raz widać, że postulaty gospodarcze i rozmowa o gospodarce to nie jest coś, co najbardziej jest żrącego w kampanii. Oczywiście gdzieś. Ale tak, wracając do 2015-2019, to można powiedzieć, PiS wygrał wybory 500+, w 2019 obiecał podwyżkę pensji minimalnej, która objęła, można powiedzieć, miliony Polaków i były te gospodarcze propozycje, więc
No cóż, no oczywiście waloryzacja 500+ do 800+ jest pewnie taką obietnicą, no bardziej społeczną, ale oczywiście wpływającą na gospodarkę. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość taką propozycję rzuciło. Też ważnym elementem także wpływającym zwłaszcza na rynek pracy jest ta propozycja przyjęcia tej propozycji Solidarności, później także wspierana przez pana prezydenta, czyli kwestia dotycząca emerytur stażowych, czyli to także jest taka no, chęć jakby zachęcenia wyborców tym, że będą mogli wcześniej przechodzić na emeryturę. No ja akurat jestem skrajnym przeciwnikiem tej propozycji, no ale ona oczywiście ma swój element no, jakby pobudzający pewnie część wyborców do głosowania na partię rządzącą. No a jeśli chodzi o partie opozycyjne, no to tu oczywiście jest szereg postulatów programowych, zwłaszcza podatkowych. No mamy te propozycje podatkowe dziś Konfederacji, mamy także propozycje podatkowe Lewicy, trzeciej drogi, ale faktycznie one jakoś specjalnie w debacie publicznej się nie przebijają, raczej no ta polaryzacyjna kampania wyborcza jest skierowana wokół innych tematów. A z czego to wynika? Tematów. Bo na przykład te prywatne stacje sprzyjające opozycji no, powinny się tym zająć i w jakiś sposób propagować, a wydaje się, że jakby same nie wierzyły w to, że taki program zostanie zrealizowany zgodnie z zasadą, że dwa razy obiecać to jakby raz spełnić. A czy ogólnie brakuje nam merytoryki w tej kampanii, tak? Niestety nawet przy debatach te tematy są poruszane w taki sposób dosyć oględny. Nie ma dyskusji na to, czy coś się spina, czy nie. No oczywiście gdzieś się pojawia, ale nie przebija się to do jakiegoś tam szerszego mainstreamu. No nie wiem, no trzeba by było też pokazać, że najprawdopodobniej jakby po pierwsze ludzie są już trochę zmęczeni tą kampanią, bo ona jest faktycznie bardzo, ale to bardzo taka ostra, mało właśnie merytoryczna i niestety dość taka, no już taka oburzająca, nawet taka no, zniechęcająca do dalszego jej śledzenia, więc widać, że najtwarci zwolennicy partii są gdzieś w nią zaangażowani i oni generują swoje przekazy. No ale kiedy mamy do czynienia z tym, że jakby duża część takich wątpiących, niezdecydowanych, którzy by chętnie no, przejrzeli te programy partyjne i na ich podstawie wskazali swoje preferencje polityczne, no to jeśli oni no, są mocno zniechęceni tą jakby polaryzacyjną kampanią, no to też nie dominują w tym. Nie ma też jakiegoś takiego do tej motywacji, żeby do nich trafiać i ich przekonać. W dalszym ciągu no, wszystkie no, dwie największe partie czy komitety wyborcze raczej w swoich kampaniach skupiają się po prostu do aktywnej mobilizacji elektoratu, który jest już ich elektoratem, to znaczy jest na pewno jakby zorientowany na to, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość czy też Koalicję Obywatelską. Zobaczymy, jakie będzie ta dynamika ostatnich tygodni, czy dwóch tygodni kampanii, no bo mamy de facto dwie duże partie, które walczą o zwycięstwo, no raczej to zwycięstwo raczej odniesie Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o liczby bezwzględne, no ale Koalicja Obywatelska też walczy o to przekroczenie progu 30%. I te małe partie, czyli i one w większym stopniu, trzeba przyznać, zwracają uwagę na sprawy gospodarcze, no ale właśnie, mniej się przebijają, są bo mniejsze i mniej na nie się zwraca uwagi. W takim razie porozmawiajmy o czymś dużym. Przenieśmy się za ocean do Ameryki Północnej. Tam trwa walka o hegemonię na świecie, ale jeśli chodzi o zadłużenie, to obecne zadłużenie federalne to 33 biliony dolarów i Amerykanie planują, żeby do 2030 roku to zadłużenie wynosiło 50 bilionów dolarów. Zatem srogie zwiększenie zadłużenia i tak intuicyjnie, czy to będzie się wiązało z inflacją? No niestety wszystko na to wskazuje, że tak. Bo jeśli faktycznie pojawi się dużo pieniądza nowego w gospodarce amerykańskiej, a ona jest jednak bardzo mocno, zwłaszcza stosunek różnych innych walut do dolara jest bardzo istotnym czynnikiem później gospodarczym, chociażby jeśli chodzi o cenę energii, no to, no to niestety to przy tych zapowiedziach no to zjawisko proinflacyjne nam grozi.
No ale cóż, no Amerykanie mają taki pomysł, że pewnie różne swoje dysfunkcje gospodarcze chcą teraz naprawić, właśnie szukając tutaj pożyczonego, często podrukowanego pieniądza. Zobaczymy, jaka będzie efektywność tej reformy gospodarki amerykańskiej. I od tego pewnie zależy przyszłość jakby tej hegemonii gospodarczej. Z jednej strony faktycznie, a z drugiej strony mamy tą blokadę, jeśli chodzi o budżet na przyszły rok amerykański i jakoś niemożność dogadania się demokratów z republikanami i 45 dni prowizorycznego finansowania. No cóż, no mamy po pierwsze różnicę, czyli jeśli chodzi różnice partyjne, jeśli chodzi o kongres i o prezydenta, to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że wchodzimy już też powoli w amerykańską kampanię wyborczą. No więc rok wyborczy, zbliżanie się wyborów no nie sprzyja jakimś tutaj działaniom koncyliacyjnym, tylko raczej też jest, no na pewno republikanie będą chcieli odbić po 4 latach Biały Dom, no i już wkrótce zaczyna się. Wszystko na to wskazuje, że tak będzie. Donald Trump prowadzi z Bidenem 51-40 w najnowszych sondażach, więc... No zobaczymy, bo wiadomo, że już sondaże są jakie są, no oczywiście kampania jest jeszcze będzie długa. Wszystko oczywiście wskazuje na to, że Donald Trump otrzyma nominację Partii Republikańskiej, po prostu przewaga Donalda Trumpa nad innymi kandydatami, którzy będą starali się o tą nominację, jest na tą chwilę na tyle duża, że trudno sobie wyobrazić sytuację, że na przykład DeSantisowi udałoby się to już też nie będzie odrobić. Żadna zmiana, bo pan DeSantis z kolei powiedział, że Ukraina nie jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych i nie widzi jej w NATO, więc nawet ostrzej niż powiedział to Donald Trump, który powiedział, że po prostu trzeba zakończyć tą wojnę w ciągu jednego dnia. No cóż, zawsze było, tak nawet historycznie republikanie zawsze byli bardziej zwolennikami większego izolacjonizmu tutaj Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o wojny w Europie. No to się trochę zmieniło z taką erą, powiedzmy, Reagana i Bushów, ale no jakby republikanie wracają na swoje tradycyjne pozycje pod tym kątem. No a wiadomo, że oczywiście jeśli mamy jakieś problemy wewnętrzne, gospodarcze, a widzi się zwiększenie także finansowania zbrojeń i to jeszcze na rzecz no dla Amerykanów pewnie dość egzotycznego państwa, jakim jest Ukraina, no to trudno się dziwić, że postulaty zmniejszenia tych dostaw dla Ukrainy i ogólnie zmniejszenia w ogóle takiego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ten konflikt, no mają poparcie społeczne, no i republikanie to wiedzą i dlatego na tym grają, a demokraci znowu nie mogą być tutaj, nie mogą dalej iść w zaparte, więc też myślę, że już te zapowiedzi są takie, że no należy się raczej spodziewać ograniczenia tych dostaw, aniżeli ich zwiększenia. Chociaż widzimy, że Ukraina nawet na podstawie tego, co dzisiaj dostaje z Zachodu, no nie jest w stanie tego konfliktu przechylić na swoją szalę. I właściwie tak jak już wspomnieliśmy, Niemcy i partię AfD, która prowadzi w sondażach wśród osób pracujących w Niemczech, wybory na Słowacji, które się zakończyły wczoraj, wygrał Fico, który też chciałby ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Gdy spojrzymy na Czechy, to tam też po władze idą narodowcy, a pan Fiala ma bardzo słabe poparcie w chwili obecnej. No i Polska, gdzie Konfederacja zamiast rosnąć na tych trendach ogólnoeuropejskich zaczęła spadać. Jak pan myśli, dlaczego? Myślę, że jest pewien problem w samej kampanii Konfederacji. Znaczy, Konfederacja dostała bardzo duży bonus, powiedzmy, wakacyjny i tutaj te wskaźniki były bardzo obiecujące dla partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Teraz one zaczęły jakby powracać do stanu trochę przed tymi wzrostami. No, trochę problemem jest to, że Konfederacja, mam wrażenie, jest w pewnej defensywie. Z jednej strony
przez ten wzrost poparcia zwiększyło się ich zainteresowanie, także negatywne mediów i jakby zaczęto no, jakoś tam krytykować, czy to różne rozwiązania Konfederacji, czy konkretne osoby na listach wyborczych. I tutaj wydaje się, że gdzieś ta taka negatywna kampania trochę podziałała. A z drugiej strony no, mam wrażenie, że od jakiegoś czasu Konfederacja jest w takiej defensywie też programowej. Były te postulaty podatkowe Sławomira Mentzena, ale od kilku tygodni my nie słyszymy żadnych nowych propozycji ze strony Konfederacji. Ale słyszeliśmy próbę wejścia tak jakby na modłę zachodnich narodowców, próbę wejścia w centrum i jakieś pogodzenia wody z ogniem, jeśli chodzi o osoby homoseksualne, może to był ten wpływ, jednak nie kwestie gospodarcze, a znowu światopoglądowe. Ja myślę, że problemem jest przede wszystkim to, że wyborcy Konfederacji to są wyborcy najbardziej tacy letni pod tym kątem, że to są często osoby, zwłaszcza te, które spowodowały ten wzrost sondażowy Konfederacji. Nie mamy na kogo głosować, to może zainteresujemy się programem Konfederacji. I z jakiegoś powodu Konfederacja ma problem z utrzymaniem tych wyborców. A może to po prostu młodzi ludzie, 20, 30, 30, 40, bo tutaj jest baza wyborców Konfederacji i łatwo ich przestawić za pomocą internetu i to się odbyło. W jakiejś mierze tak, chociaż trzeba pamiętać, że jakby różne partie zyskują na tych wyborcach, którzy odeszli od Konfederacji, bo mimo wszystko część ludzi myślę, że skłania się ku Prawu i Sprawiedliwości, zwłaszcza taki elektorat powiedzmy, nie wiem, rolniczy, widząc, nie wiem, tak też chociażby twardszą politykę PiS-u w sprawie tam ukraińskiego zboża. Część to myślę, że to może być elektorat trzeciej drogi. Rosną też w sondażach na przykład bezpartyjni samorządowcy, którzy na przykład postulują dalej idące zniesienie podatku dochodowego niż Konfederacja. Więc jest też chyba no, także marginalna, no, ale to zawsze w procentach ma znaczenie. To jest czyli ten komitet Polska jest jedna, no to też jakby opiera się na takich postulatach, no krytyce na przykład polityki covidowej, czyli no, jakby stricte w to, co idzie do Konfederacji. Więc jakby dla dużej części takich potencjalnych wyborców Konfederacji coś tam zaczyna w tej Konfederacji tych wyborców uwierać i oni szukają jakiejś innej alternatywy. A może to jest tak, że po prostu Konfederacja okazała się taką niedojrzałą siłą polityczną, bo zamiast powiedzieć, że mamy tutaj program i wejdziemy w koalicję z tym, kto się zgodzi na 7 z 10 punktów, to powiedzieli, że oni, widząc te swoje poparcie chwilowe, które im urosło, z nikim nie będą rządzili. Może to odepchnęło wyborców. No tak, chociaż no, trzeba też pamiętać, że to jest problem partii antysystemowych, że one nie mogą stać się szybko z partiami systemu, bo jeśli zostaną partiami systemu, przestaną być antysystemowe, więc ten elektorat, który głosował ich ze względu właśnie na tą antysystemowość, no, przestaje być nimi zainteresowany. To oczywiście zupełnie inny przykład, bo to był zupełnie inny elektorat, no ale trochę to jest kazus samoobrony Andrzeja Lepera, to znaczy kiedy on był po prostu częścią rządu, no to ten elektorat wokół niego odpłynął, więc tego pewnie Konfederacja się boi. No i cóż, może paradoksalnie te ich słabsze sondaże będą korzystne o tyle dla Konfederacji, że jednak wynik wyborów nie będzie później to, kto będzie rządził po 15 października, nie będzie od Konfederacji uzależniony. No bo jeśli tutaj PiS-owi urośnie i on może zyskać tam trzecią kadencję, albo opozycji obecnej uda się bez PiS-u i bez Konfederacji stworzyć jakiś rząd, to może Konfederacja uniknie tego problemu, chociaż na tą chwilę w dalszym ciągu niewiele wskazuje na to, żeby wybory 15 października nam dały jasne rozstrzygnięcie tego, kto będzie rządził po roku. Po 18 sondażach średnia miejsc, którą zyskuje partia rządząca, to 200, Konfederacja ma 40 i 30-40 ma trzecia droga i SLD, więc wszystko wskazuje na to, że taki rząd jak PiS Konfederacja albo PiS trzecia droga jest czymś, z czym się spotkamy po 15 października. Zobaczymy, ciężko na razie wyrokować. No cóż, nie my jedyni mamy taki problem, no także na przykład Hiszpanie będą mieć za chwilę problem z wyborem rządu i tam też ich pewnie będzie czekać powtórka wyborcza. Więc no albo u nas będzie jakieś dogadanie, ale myślę, że o tym będzie można dopiero porozmawiać po wynikach. Dzisiaj jakby
rozmowy o jakichkolwiek koalicjach mają niewiele sensu, bo nie znamy po pierwsze ostatecznego przełożenia się wyników wyborów. No i poza tym liderzy, no poza oczywiście tą częścią opozycyjną, no bo tutaj Platforma Obywatelska, Trzecia Droga i SLD jednak no jasno mówią, że jakby są gotowe do sojuszu w tych trzech ugrupowań, no ale to może nie wystarczyć do osiągnięcia 230 mandatów. Cała reszta no jest mocno sceptyczna, więc dzisiaj trzeba wróżyć z fusów, ale no wynik wyborów może zmienić pewną orientację, no bo już wybory się odbędą, będą i będzie 4 lata funkcjonowania parlamentu takiego jak nie innego. Oczywiście, jeśli uda się. A gdyby zjednoczona opozycja zrobiła rząd z Konfederacją, co właściwie pod względem matematycznym to się składa, ale pod względem ideologicznym niezbyt, czy spójności światopoglądowej, ile taki rząd by potrwał? Moim zdaniem krótko, zwłaszcza, że no miałby prezydenta przeciwko sobie jeszcze przez 2 lata. Więc ja nie wierzę, żeby taki rząd mógł powstać. Wydaje się to wariant bardzo mało realistyczny. Gdyby jeszcze w tej układance nie było lewicy, no to może jestem sobie... Wyobraźnia każe mi sobie widzieć rząd Platformy, Konfederacji i Trzeciej Drogi, ale o tyle już no, rządy Brauna z Zandbergiem wydają się pojęciem na tyle abstrakcyjnym, że trudno chyba je nawet rozważać jako coś potencjalnego, potencjalnie możliwego. Tak, to faktycznie wydaje się niemożliwe, ale w polityce niektórzy twierdzą, wszystko jest możliwe. Stąd ta dziwna gra Konfederacji, która chyba się przymierzała do tej szerokiej opozycji, no ale wyborcy odpłynęli i z pewnością to jest zagwozdka dla władz tej partii. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam w środę na Ekonomię Raport o 22.35.